Marek Pyza, witam ponownie. Teraz w telewizji w Polsce.pl zajmiemy się poważnymi aferami. Jedna bardzo, bardzo poważna, na setki milionów złotych co najmniej. Druga dużo mniejsza, ale też jeżdżąca włos na głowie. Ze mną w studiu Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej Dziś, a wcześniej redaktor naczelny Gazety Bankowej. Stąd się dobrze znamy, nie ukrywajmy, jesteśmy po imieniu, nie będziemy oszukiwać widzów, że się nie znamy. Widzów. Zaczniemy od Amber Gold i tego, co nam dały ostatnie przesłuchania prowadzone przez Komisję Śledczą Sejmową, a dały rzeczy... Dla jednych być może sensacyjne, dla nas mniej, bo doskonale wiedzieliśmy, że tak było, ale wreszcie usłyszeliśmy to od jednego ze świadków, od człowieka, taki oficjalne potwierdzenie faktu, tak, że był układ, tak, że był układ, że powiedział to dziś funkcjonariusz SKW, a wtedy funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że był układ przestępczy w Trójmieście, w którym zaangażowani byli ludzie służb, politycy, biznesmeni, tacy biznesmeni przestępcy, no i wymiar sprawiedliwości. I Amber Gold było klasycznym przedsiębiorstwem przestępczym, nad którym musiał istnieć parasol ochronny. ABW doskonale o tym wiedziała. ABW o tym wiedziało. Ja pamiętam, że obaj od wielu lat zajmowaliśmy się tym przedsięwzięciem pod tym, tą aferą Amber Gold. I dobrze obaj wiemy, że ABW o tym wiedziało i nie tylko ABW. No to, co się dzieje przed komisją Amber Gold, jest jakby potwierdzeniem takiej szeroko pojętej i bardzo wielowątkowej tajemnicy Poliszynela w sprawie Amber Gold. Było wiele faktów, o których nie mogliśmy pisać, tak, bo nie mogliśmy ich potwierdzić w wielu źródłach. Mieliśmy, nie wiem, 2-3 źródła, ale źródła nieoficjalne. Oficjalnie nic się nie działo, przecież wszystko było w porządku. Reklamy OLT Express i Amber Gold fruwały po całej przestrzeni publicznej i wszystko było ok. No dzisiaj się dowiadujemy już oficjalnie, że tak nie było, że nie było ok i że była pełna świadomość tego, co się w środku działo, jak to funkcjonowało, że był układ, że to był jeden wielki przekręt, tak? Dla mnie było kilka takich momentów przełomowych w czasie prac komisji Amber Gold. Jednym z nich, to muszę przyznać, że oglądałem to przesłuchanie z wypiekami na twarzy, to było przesłuchanie Mariusza Olecha, tak? To zanim przejdziemy do Mariusza Olecha, bo to rzeczywiście był ciekawy wątek, wrócę do jeszcze jednego cytatu ze świadka, który był przesłuchiwany przedwczoraj, tego funkcjonariusza wtedy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo on przyznał, że decyzja o zaprzestaniu prowadzenia tej sprawy przez ABW zapadła w roku 2013, ale zapadła poza agencją. Tak, wiceszef ABW chciałem powiedzieć. To jest... przyszedł i powiedział, kończymy. Tak. Polityczna decyzja. Ale to też jakby było, to też o tym wiedzieliśmy, tak? Mam nadzieję, że w raporcie końcowym po zakończeniu jakby funkcjonowania Komisji Śledczej do spraw Amber Gold poznamy nazwiska i konkretne osoby, które były odpowiedzialne, które podejmowały te decyzje, tak? Na przykład tę, o której teraz mówisz. Mówiłem o tych przełomowych przesłuchaniach, bo to było przełomowe przesłuchanie. Wbrew pozorom, tak? No bo tak jak sam powiedziałeś na początku, po raz pierwszy oficjalnie na forum takim publicznym i to jest takie przecież oficjalne źródło informacji. Komisja jest złożona z posłów, z parlamentarzystów, wszystkie, cała Polska oglądają, więc usłyszeliśmy już oficjalnie, że tak, to był układ i polecenie było z zewnątrz. To jest potwierdzenie jakby też naszej ciężkiej roboty, którą wykonywaliśmy i byliśmy za to sekowani, bo też nie ma co ukrywać, przez inne media i przez aparaty ścigania różnego rodzaju. Ja jestem jeszcze bardzo ciekaw tych przesłuchań, które są przed nami i one będą dotyczyły funkcjonowania szeroko pojętego aparatu skarbowego. Czyli przesłuchania pana Parafianowicza, który był głównym inspektorem informacji finansowej. Ciekawe, co powie. No i przede wszystkim ówczesnego ministra finansów, pana Rostowskiego. Bo obaj, to wiemy, musieli mieć pełną świadomość tego, co się dzieje. Musieli mieć pełną świadomość tego, że Amber Gold, szeroko pojęta, to było wiele spółek, nie płacą podatków, nie składają sprawozdań finansowych i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem ciekaw, czy będą pamiętać, czy nie będą pamiętać. Oczywiście będzie spektakl, tak, i szczególnie myślę, że pan Rostowski zrobi... No będzie kolejna szopka, tak? Ale przesłuchanie pana Parafianowicza może być ciekawe, bo to z wszechmiar interesująca postać, wreszcie, nie tylko pod kątem Amber Gold. Aż wreszcie dojdziemy do przesłuchania wrześniowego, bo wtedy jako ogłasza przewodnicząca Małgorzata Wasserman, zaplanowane przesłuchanie Donalda Tuska. O, tak?
tak. które będzie wyglądało pewnie no trochę to... podobnie jak jego ostatnie zeznania w sprawie katastrofy smoleńskiej w sądzie, tylko że teraz będzie miał dużo trudniejsze zadanie, bo trafi na przeciwników doskonale przygotowanych, dysponujących dokumentami i znających przede wszystkim te dokumenty. No i będzie tak naprawdę zeznawał na forum publicznym, tak? Tam to było, jakby sytuacja była utajniona z wiadomych względów, prokuratura. No, ale, nie, ale... Ja mówię o tych zeznaniach przed sądem. A, okej, okay, okay. Przepraszam, myślałem, że mówisz o tych, które o tych prokuratorskich, gdzie wyszedł i z okna pomachał. Niepamięci. Tak, że pomachał i tak dalej. Swoim fanom z okna prokuratury. Zdać ci możliwość wrócić do tego przesłuchania Mariusza Olecha, o którym słyszałeś, tak. które było jednym z przełomowych. No tak, bo ja generalnie zawsze próbowałem sobie wyobrazić jakoś tego faceta. Nigdy z nim nie widziałem się jakby twarzą w twarz, w cztery oczy z nim nie rozmawiałem. Kiedyś rozmawiałem przez telefon i sprawił na mnie wrażenia takiego człowieka, takiego turbo obcesowego, tak bym to nazwał. To było po tekście Majewskiego i już nie pamiętam... I Latkowskiego. I Latkowskiego, tak, tak. Kiedy oni pierwsi jakby wyciągnęli jego nazwisko w kontekście Amber Gold. I wytoczył im proces i wygrał. Żeby było śmieszniej, tak? To są jakby pierwszymi ofiarami spraw sądowych w Amber Gold są, jest Latkowski z Majewskim. To jest pewien paradoks i jest to słabe, ale niestety tak jest. Z tego punktu widzenia, że to po prostu, że dziennikarze przegrali, tak? I wróćmy do tego przesłuchania. Do Olecha. Ostatnie dwa słowa. Mhm. No, Olech... mnie uderzyła po prostu jego totalna beztroska. I taka no, pogarda trochę wręcz dla komisji i totalne poczucie bezpieczeństwa. No, ten facet sprawił wrażenie księcia, któremu nikt nic nie może zrobić, tak, tak. jak nigdy nikt tak. nic tak nie jest. Zrobi. W dalszym ciągu. Ale może się mylić. Wojciech może się Surmacz, mylić. Dziękuję bardzo. Polskiej Agencji Prasowej. Dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mieliśmy jeszcze rozmawiać o tej sprawie, jak CBA łapie swoich. Ale ta sprawa, tym... myślę, że będzie wracać, bo to jest sprawa bardzo rozwojowa. Wracać. Polecam tak. tygodnik sieci, tam jest szczegółowo opisane. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z państwem. Do zobaczenia, za chwilę przegląd wydarzeń. A potem magazyn gospodarczy.